Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz zgromadzonych w naszym studio gości. Dzisiaj gościmy uczestników czwartego sympozjum Kongresu Międzynarodowego, który odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Katolicy i ekonomia, szanse i zagrożenia to temat spotkania międzynarodowego i temat również naszego spotkania tutaj w studio telewizji Trwam i w studio Radia Maryja. Z nami są przedstawiciele wykładowców i prelegentów, którzy uczestniczą w tym spotkaniu. Przede wszystkim jest z nami pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca naszej uczelni. Kłaniam się panie profesorze, witam pana bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, pan też występuje z ramienia współorganizatorów tego wydarzenia intelektualnego, które odbywa się w murach WSK SIM-u. Wraz z panem profesorem przyjechał do nas tłumacz, między innymi ksiądz dr Paweł Tarasiewicz z Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu. I oczywiście są z nami nasi goście. Doktor Salvatore Rebecchini, komisarz włoskiego Biura Ochrony Konkurencji, przewodniczący działu nadzoru nad rynkami finansowymi Banku Włoch z Italii. Benvenuto, witamy również w Toruniu w Grodzie Kopernika. Grazie. Oraz jest z nami pan Bokart Lefers z Niemiec, przewodniczący, prezes Międzynarodowego Chrześcijańskiego Związku Szefów Biznesu. Welcome, witamy również. Thank you. Cieszymy się obecnością. No i ksiądz profesor Godfrey Onach z Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana z Rzymu, z Nigerii. Reprezentuje również ksiądz profesor Godfrey Onach, Stolicę Apostolską. Witamy, welcome in our television. Thank you very much. Mówimy dzisiaj o katolikach i o ekonomii, o szansach i zagrożeniach. Sobota to jest drugi dzień już tego intelektualnego spotkania, panie profesorze. Zaczęło się ono wykładem jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego z Watykanu, który jakby wprowadził nas w temat i w przestrzeń dysputy intelektualnej, która toczyła się i toczy się jeszcze w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Tak, to był pierwszy wykład, który nas wprowadził w tę problematykę, no, bo chodzi o to, jakie zasadniczo stanowisko zajmuje Kościół katolicki w ramach nauczania społecznego w odniesieniu do ekonomii. I potem mieliśmy okazję wysłuchania wykładów. W zasadzie prawie każdy prelegent pochodzi nie tylko z innego kraju, ale z innego kontynentu. O to chodzi. Ale to też jest cecha charakterystyczna tych kongresów, które od 4 lat odbywają się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tak, bo jeżeli nie mamy dystansu, jeżeli nie mamy możliwości porównywania pewnych ujęć, to nasze spojrzenie będzie zawsze jednostronne, a nawet płytkie. W związku z tym szalenie ważne jest, żeby ludzie, którzy reprezentują podobne spojrzenie na świat, kierują się podobnymi zasadami, wartościami, żeby mogli podzielić się ze sobą wiedzą i doświadczeniem. I wtedy jest niemożliwe, żeby czegoś nowego nie odkryć, żeby samemu nawet nie zabłysnąć. I dzięki temu, no, przecież ten kongres jest skierowany najbardziej do studentów, do młodych ludzi, tych, którzy są w naszej szkole, ale również jest bardzo dużo osób przyjechało spoza uczelni. No i dzięki mediom naszym, właśnie dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam, czy naszemu dziennikowi, te idee są rozprzestrzeniane, a my w dzisiejszych czasach, kiedy ekonomia odgrywa tak wielką rolę, ale również negatywną, bo pozwala sterować społeczeństwami i je jakoś nawet niewolić. My musimy jako katolicy, musimy znaleźć nasze rozwiązania, które pomogą nam odnaleźć się w tym skomplikowanym świecie. Z tego co wiem, panie profesorze, pierwsze podstawowe pytanie filozofa, a to jest dlaczego? Wobec tego ja też chciałem się spytać, może nie filozoficznie, ale bardzo naturalnie, jakie były źródła inspiracji tego zagadnienia i tego tematu. Wszakże kontekst jest niezwykle aktualny, gospodarczy, ekonomiczny i polityczny tego wydarzenia intelektualnego w Toruniu. Chodzi o to, że
to w większości wypadków to nie katolicy decydują o tym, jaki charakter ma ekonomia. Przecież ekonomia, obejmując i pracę, i gospodarkę, i handel, i bankowość, ona niezwykle mocno wpływa na to, jak my żyjemy. I teraz chodzi o to, że jeżeli ta ekonomia jest zorganizowana w sposób niechrześcijański albo antychrześcijański, no to trudno jest żyć w takim świecie. I dlatego trzeba zasięgnąć opinii specjalistów o dużej wiedzy i dużym doświadczeniu, jak to wszystko wygląda, jak działa i jak my możemy się przed tym bronić, ale również jak możemy przejąć inicjatywę, bo proszę zobaczyć, mamy tutaj i profesorów, którzy wykładają ekonomię, ale również jak tutaj nasz znakomity gość z Niemiec, jest też związek biznesmenów chrześcijańskich, niemieckich, którzy całkiem świadomie starają się stosować zasady katolickie do biznesu. Także to są przykłady pozytywne ludzi, którzy odnieśli sukces. Czyli można realizować katolicką naukę społeczną i można realizować zasady obowiązujące w społeczeństwie, uprawiając biznes przy zachowaniu etyki katolickiej i etyki chrześcijańskiej. Z tym pytaniem zwracam się właśnie do już wspomnianego przez pana profesora, pana Bokarda Lefersa. Can we do business basing upon the Catholic, you know, principles? It is possible. Yes, the answer is yes. And we in UNIAPAC, the International Association of Business Executive Christian Believes Business Executives, are exactly trying this. Within our clientele, 15,000 entrepreneurs of Christian Believe, the task is that we have always to put the individual, the human being, at the center of our activities. Be it our client, be it our employee, be it even our boss, I think it's very important to have to put this, the human being, the individual, at the center of our activities. This is the essence of the Catholic social thought. Dziękuję. Jak najbardziej jest to możliwe, czego przykładem jest organizacja, na czele której stoi pan Lefers. No, może się pochwalić dużym zgromadzeniem chrześcijańskich biznesmenów, ponieważ to jest 15 tysięcy ludzi, którzy angażują się w prowadzenie biznesu na zasadach katolickich. Kiedy mówimy o zasadach katolickich, mamy na myśli przede wszystkim status osoby ludzkiej w tym biznesie. I czy to będzie klient, czy to będzie pracownik, czy to będzie szef, wszyscy biorący udział w tej interakcji wiedzą, że prowadząc biznes na zasadach katolickich, mamy na uwadze to centralne miejsce osoby ludzkiej. W biznesie, biznesu nie można oddzielić od etyki. Etyka jest fundamentem każdego działania człowieka. Jak właśnie państwo radzicie sobie z tym problemem, żeby widzieć najpierw człowieka, a nie cyfry i liczby? We cannot deprive our business of ethics. How can you apply this rule, this principle into your activity? I think it's a question of my individual behavior vis-a-vis my counterparts in business as to whether I view him as a personality with other challenges, with his family life, with his private life, with his private weaknesses and his chances, and not only as a production factor. And that will make me behave differently, more humanly, more understandingly, and I think then I have this ethic of the other person being also my brother in a Christian belief, and I have to treat him like this rather than seeing him as a production factor. Przykładem zaangażowania etyki w poczynania biznesowe jest sposób traktowania drugiego człowieka. Trzeba widzieć drugiego człowieka w szerszym kontekście jego życia, że jest on kimś dla innych ludzi. Czy to będzie jego rodzina, czy jego znajomi. On pochodzi z jakiegoś środowiska. I w związku z tym drugi człowiek nie jest jakimś wyznacznikiem produkcji, gospodarki. Jest rzeczą ani bezdusznym podmiotem, lecz jest właśnie traktowany zawsze z godnością, zawsze jako osoba.
Wobec tego dla chrześcijańskiego przedsiębiorcy co jest celem działania? What is the scope, the end for the Christian entrepreneur? What is the scope? What is the purpose? Well, the scope is to be of service to mankind, to be of service to the consumers in offering products which are really needed, which are produced on an ethical way, being of service to the environment in trying to reduce the consumption of resources as far as possible, being of service to the mankind in the sense of being employees, offering them a workplace. I think these are the things. And it has practical consequences. How solid I am as an entrepreneur in my advertisements. How solid I am in my talks to my suppliers. Am I reliable? Can they really trust in my word and in my behavior? These are practical things where it comes to fruition. Praktyczna strona tego działania polega na byciu rzetelnym, począwszy od spotkania z drugim człowiekiem, a skończywszy na działaniach typu reklama. Celem prowadzenia biznesu jest przede wszystkim służba. Służba najpierw człowiekowi, następnie środowisku, w którym ten człowiek żyje, i w tym środowisku człowieka, w jego życiu społecznym można wyróżnić właśnie tego, który jest zaangażowany w prowadzeniu tego biznesu ze mną, jak również tego, który korzysta z moich usług. Te moje usługi powinny być rzetelne. To przekona na pewno tych, którzy się ze mną spotkają. To będzie dla nich największym, najmocniejszym argumentem. Bardzo dziękuję. Mówił do nas pan Bokart Lefers, przewodniczący Międzynarodowego Chrześcijańskiego Związku Szefów Biznesu, organizacji, która skupia, jak dowiedzieliśmy się, około 15 tysięcy niemieckich przedsiębiorców. Banki to jest kolejna sfera działalności przedsiębiorców, ekonomistów, biznesmenów. Banki również są to instytucje, które muszą cieszyć się zaufaniem społecznym. Konkurencja pojawia się, jest często jest tym czynnikiem, który dynamizuje działania w biznesie. Jak przez pryzmat pana doświadczenia, zwracam się do pana Salwatora Rebekiniego, wygląda właśnie sprawa konkurencji i biznesu w Italii między innymi? Not only banking, but also competition is important. How it looks from your perspective, you know, the competition in the, you know, the conducting the business. I think that competition is a very crucial element of good business. Competition means a fair play for all participants. It's an application of the principle of justice, of the virtue of justice, giving everyone the same chance. Konkurencja musi być oparta o sprawiedliwość. To musi być gra oparta o pewne zasady ogólnie przyjęte. W związku z tym, jeśli te zasady będą sprawiedliwe, to i konkurencja między podmiotami biorącymi udział też będzie należycie prowadzona. A jaka jest rola nadzoru, działu nadzoru nad rynkami finansowymi banku Włoch? What is the role of the management over the business market in Italy? Przepraszam, wejdę w słowo, czyli instytucji, której przewodniczy nasz dzisiejszy gość. The institution that you are representative of. The role of my institution, that is a public service institution, is to provide the system with clear rules for competing and developing entrepreneurs and entrepreneurial activity. So to provide a fair playground. Przede wszystkim jesteśmy po to, aby wprowadzać zasady, na których jest prowadzona właśnie przedsiębiorczość we Włoszech. Także nasze stanowisko jest związane właśnie z promocją tych zasad, o których wcześniej wspomniałem. It's like the referee in a football match.
Pan właśnie Rybakini mówi, że można to porównać do arbitra z meczu sportowego. Bardzo dziękuję. Mówimy dzisiaj o zasadzie między innymi solidarności i pomocniczości. To są te zasady, które są fundamentalnymi zasadami nie tylko w nauczaniu społecznym Kościoła, ale również regulującymi relacje społeczne, ale też one stoją u podstaw tego, co nazywamy biznesem, przynajmniej powinny stać. Czy jest szansa, aby te zasady były wcielone w życie społeczne i w życie biznesu? Księże profesorze Godfreyu. Is there a possibility to apply such principles as solidarity and subsidiarity into the human life? Thank you very much. Sure, possibility. There is always. The problem is usually with the willingness of the human being to do what he knows he should do. Oczywiście możliwość jest, ale problem polega na tym, aby ludzie chcieli wcielić w życie to, co już wiedzą. Czyli problem jest w człowieku, a nie w zasadzie? So the problem is in the man, not in the principle. Because the man also is the author of the principle. And it has to be known, borne in mind usually, that even though we are made to believe that knowledge is power, knowledge doesn't automatically translate into moral power. The human being may know what is right, but he will decide to do what is wrong. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że to, co człowiek wie, o czym człowiek wie, automatycznie nie przekłada się na jego sposób działania. On musi zadecydować o tym, żeby postępować w ten sposób, o którym jako katolik wie, w jaki sposób powinien postępować. Żeby wprowadzić etykę do biznesu, trzeba najpierw zmienić człowieka, żeby on mógł biznes zmieniać. So we have to change man introducing the ethics into the business? Yes, I think the mistake that we have been making all this while is thinking that the problem is with the structures. The problem is about the conversion of human beings, conversion of human hearts. And as strange as it may seem, I think the answer to the problems we have in the world today is the willingness of human beings to listen to the message of Jesus Christ. If we listen and apply his principles, the rest will take care of itself. Główny problem, który popełniamy w naszych czasach, polega na tym, iż obwiniamy system, w którym żyjemy. A przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że to człowiek decyduje o swoich czynach i on jest odpowiedzialny, a nie system, za swoje działanie. Więc jeśli zwrócimy uwagę na wolę człowieka, na decyzje, które podejmuje człowiek, wtedy rozwiążemy problemy, z którymi się borykamy. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, wobec tego nie system, ale znowuż antropologia jest tym fundamentem, który stanowi o etyce w biznesie i o dobrym biznesie. A dzisiaj mamy do czynienia z czymś, właśnie z zamachem na klasyczną antropologię. Tak, i właśnie problem polega na tym, że ponieważ biznesmenów kształcą szkoły, różne szkoły, również wyższe, no to dramat polega na tym, że program takich szkół jest ograniczony tylko jakby do technologii robienia biznesu. Technologia, jak to się robi. Natomiast ten aspekt głębszy, filozoficzny, antropologiczny i etyczny, a więc, że przecież jest to świat ludzki i trzeba wiedzieć, kim jest człowiek, jakie ma prawa, czego w stosunku do człowieka drugiego robić nie wolno, również w stosunku do samego siebie. No, tę wiedzę czerpiemy nie z biznesu samego, tylko z tych dziedzin, które zostały wymienione, czyli filozofia, antropologia i teologia również, bo
teologia otwiera przed nami ostateczny cel życia człowieka i to każdego człowieka. I dzisiaj, tak jak słuchałem tych referatów, to z różnych kontynentów, to widać bardzo wyraźnie, że właściwie Kościół jest jedyną instytucją społeczną i globalną, która przypomina nie tylko politykom, ale właśnie również biznesmenom o tym, że mają do czynienia z człowiekiem. I to, te działania antyludzkie posuwają się tak daleko, jak tutaj właśnie profesor ksiądz Godfrey tłumaczył, że wielkie firmy międzynarodowe, one troszczą się przede wszystkim o to, żeby mieć zysk z ropy, czy chronić zwierzątka, natomiast człowiek się nie liczy. I dlatego ze względu na taką sytuację musimy zdecydowanie wprowadzać do kręgów biznesowych chrześcijańskich nie tylko nastawienie czysto religijne, że są to ludzie wierzący, ale żeby ten biznes był chrześcijański, a on będzie wtedy, kiedy zasady antropologiczne i etyczne będą miały zastosowanie. I okazuje się, że nawet nie mając tak głębokiego wykształcenia, ale nasi goście, oni to dzięki temu właśnie, że korzystają z dokumentów Kościoła, oni sobie to uświadamiają i całkiem uczciwie i rzetelnie starają się te zasady wcielać w życie. Okazuje się, że to wydarzenie, o którym mówimy, czwarty Międzynarodowy Kongres Katolicy, Ekonomia, Szanse i Zagrożenia, wychodzi też jakby w odpowiedzi na to, co dzieje się w polityce, ale w gospodarce i zarazem w ekonomii globalnie. Z każdej strony docierają do nas informacje o kryzysie i ten kryzys dotyka człowieka, ale też jest, on nie jest wywołany przez systemy, tylko przez człowieka. Przez człowieka, o to chodzi, że są ludzie, którzy kierują bankami i tym systemem bankowym i którzy, mając na oku jakieś zyski, i to wielkie zyski, bo przecież jest to oligarchia międzynarodowa, nie patrzą na to, że na tym nie tylko traci człowiek, ale no, popadają w straszną pułapkę całe narody. W związku z tym trzeba zabrać głos i wyjaśniać, na czym polega nieporozumienie. Dlatego tutaj taki kongres w miejscu, jakim jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, jest jak najbardziej na czasie i to jest odpowiedź, zwróćmy uwagę, jak wiele osób świeckich właśnie się w to angażuje i to jak mówię, to są ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska albo zajmowali i są to ludzie sukcesu, czyli są dla nas również przykładem, że jednak można po katolicku również być biznesmenem. Zapraszam również do naszych dzisiejszych rozmów naszych widzów i słuchaczy. Przypomnijmy, szanse i zagrożenia, katolicy i ekonomia to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i naszego spotkania. Spotkania w gronie międzynarodowym z naszymi gośćmi z Niemiec, z Italii. W tej części, w drugiej części będą kolejni przedstawiciele tegoż kongresu. Numer telefonów do naszego toruńskiego studia to oczywiście 56 i dalej 657 0011, 657 0012 dla tych z Państwa, którzy oglądają nasz program w Polsce. Widzowie, słuchacze z zagranicy również mogą do nas dzwonić wybierając 011 zza oceanu w Europie 48 56 i dalej 657 0012 i 657 0013, 657 0014. To numery telefonów dla słuchaczy i dla widzów z zagranicy. Numery kierunkowe z oceanu 011, w Europie 48 i dalej 56. Pan profesor Piotr Jaroszyński, ksiądz dr Paweł Tarasiewicz, to osoby, których przedstawiać nie trzeba, ale też są z nami dr Salvatore Becchini, komisarz włoskiego Biura Ochrony Konkurencji, przewodniczący działu nadzoru nad rynkami finansowymi Banku Włoch z Italii. Ksiądz profesor Godfrey Onach z Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana z Rzymu i z Nigerii oraz pan Bokart Lefers, między innymi szef Międzynarodowego Chrześcijańskiego Związku Szefów Biznesu. O etyce w biznesie i o człowieku, który jest, można powiedzieć, motorem i centrum biznesu dzisiaj rozmawiamy. Zapraszamy do tych rozmów również i Państwa.
ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, kończąc swój wykład inauguracyjny, mówił, aby kończąc cytował słowami Jana Pawła II, błogosławionego: otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Okazuje się, że osoby świeckie potrafią w biznesie odnaleźć i Chrystusa, a co za tym idzie i człowieka. To jest dosyć ciężkie, wbrew obecnym trendom w ekonomii, w gospodarce, zadanie. Pan Bokar. Lay people, when they do business, they, if you are a Catholic, you can reveal in Christ and through Christ meaning what man means. Is it true that your faith helps you to find the proper definition of man? I would say yes, because I'm convinced personally, and this also is reflected and should be reflected in my behavior in business life, that every man is a creation and he has the right to be as he is, with his strengths and his weaknesses. And I have to respond in my business life, and I have been a banker for 38 years in various hierarchical positions, I have to respond to the weaknesses and the strengths of the individual. I have to allow failures rather than shout at him, talk to him, try to explain, try to find solutions. And then I at least try to treat him as on an equal basis as my brother and my sister, because he is a creation and has a right to be as he is. W Chrystusie przede wszystkim odkrywamy, że drugi człowiek jest stworzeniem. Stworzeniem, które ma naturę. I dlatego uznanie Chrystusa wiąże się z uznaniem natury człowieka, z jego cnotami i z jego słabościami. I w drugim człowieku dzięki temu widzimy kogoś, kogo można porównać z kimś bliskim, jak brat czy siostra. Dlatego w Chrystusie otwiera się nam perspektywa braterstwa i tej bliskości z drugim człowiekiem jako stworzeniem Bożym, z jego wszelkimi cechami, które może posiadać, takimi, jakie posiada. Bardzo dziękuję. Odbierzmy telefon. Słuchamy Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo. Mówi Zbigniew z Warszawy. Szczęść Boże, panie Zbigniewie. Chciałem powitać szanownych gości z zagranicy oraz prowadzącego ojca. Temat jest bardzo istotny, natomiast mam następujące pytanie. Otóż problem etyki i stosowania jej w praktyce wynika z coraz większej roli homo rapax poprzez homo economicus, a kiedyś był to homo sapiens spiritualis. Otóż oglądając spotkanie Uniwersytet Etyczny na Uniwersytecie Warszawskim, Solideo próbowało przetestować ten problem. Otóż okazało się, że zarówno w prawie, biznesie, polityce, public relation i dziennikarstwie wszędzie teoria odbiegała znacznie od praktyki. Chciałbym zapytać, jak tutaj jest z rozbieżnością między teorią wprowadzania etyki w biznesie i praktyką? Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za to pytanie i za chwileczkę już nasi goście odpowiedzą. The question is why there is a gap between theory and putting the theory into practice. Mr. Bokart. I think the simple reason is that we are not perfect. And God wanted us human beings not to be perfect. And frankly, I must say, if we were all perfect, life would be very boring. We wouldn't have any challenge. Wouldn't have anything to do to work on this creation. Therefore, I think this is a gap. We are not perfect. We make failures. I have made failures. Everybody makes failures and does not live up to his own standards and to the Christian standards. I think this is a very simple reason. We are humans and we are not perfect.
Przyczyną rozbieżności między teorią a praktyką według pana Berharda jest to, że no jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Nie jesteśmy doskonali. Gdybyśmy byli doskonali, nasze życie byłoby po prostu nudne. A w ten sposób możemy rzeczywiście się doskonalić, możemy wzrastać, możemy podejmować pewne wysiłki, które oczywiście obciążają nas odpowiedzialnością, ale z drugiej strony dają nam szansę właśnie prowadzenia życia na coraz lepszym poziomie. Okej, padre. Well, on the same line of our imperfection, I would also add sin. And here again, I bring in the identity of Christ. If Christ told his disciples to listen to what the Pharisees say, but not to do what they do, it is because only in him do the message and the messenger correspond. The message is the same as the messenger. In every other human being, there is a gap between the message from God and the messenger who is striving to live according to the message. Ksiądz profesor odwołuje się tutaj do porównania biblijnego, kiedy to Pan Jezus mówi, słuchajcie faryzeuszów, ale ich uczynków nie naśladujcie. I trzeba powiedzieć, że tylko w Chrystusie mamy tę osobę, w której przesłanie jest tożsame z tym, który to przesłanie przekazuje, prawda? Inni ludzie tego nie posiadają. Jest ta rozbieżność, prawda, w człowieku między przesłaniem, czyli tym, co przejmujemy od Pana Boga, to, co poznajemy dzięki Ewangelii, a tym, czym żyjemy, co wprowadzamy w życie. A więc w Chrystusie była sytuacja doskonała. My nie jesteśmy w stanie, prawda, dzisiaj na tym poziomie funkcjonować. Tym niemniej mamy słuchać nauki, mądrości i za nią postępować. And that also makes relevant the same command from Christ to strive to be perfect, because he knows we are not perfect. And Paul says, the good that I would want to do, I don't do. I know I should do it, but I can't, I don't do it. The evil I don't want to do, that is what I do. Again, because there is a gap between what we know is right and what we can do. That's right. Więc Pan Jezus zauważa, że powinniśmy się doskonalić. Przecież zachęca nas do tego, abyśmy się stawali coraz bardziej doskonali. Więc zauważa tę dysproporcję w człowieku między wiedzą a praktyką. Z drugiej strony święty Paweł też zauważa, analizując swoje postępowanie, że wiem, zachwycam się dobrem, a jednak wybieram zło. A więc Biblia, a więc Nowy Testament daje nam wiele przykładów na tę rzeczywistość. Okay, doktor Rebekini. What is your? I think that the issue of imperfection of human being is obviously there, and it is a state of fact. What I want to caution is the idea that through some social mechanism or some political solutions or some technocratic initiative we can make man and society perfect. This is a recipe for the worst type of dictatorship. So we have to be conscious of man imperfection and try to improve, but not have the perfect solution. Więc trzeba w tym miejscu jeszcze zauważyć, że istnieje taka pokusa, aby stworzyć takie warunki technologiczne, społeczne i polityczne, aby tego człowieka uczynić doskonałym za wszelką cenę. I dlatego ten akcent położony na naszą doskonałość jest, niedoskonałość jest taki ważny, abyśmy zgodzili się z tą sytuacją, stworzyli jak najlepsze warunki rozwoju, ale nie wpadali w pułapkę idealizmu, marzeń, która każe nam dążyć do stworzenia jakiegoś systemu doskonałego człowieka. Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie i kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Tak. Ja czekam tutaj na to połączenie. No my czekamy.
My czekamy na pana i chcemy się dowiedzieć, kto i skąd telefonuje do nas. Andrzej z Żywca, jeszcze raz powtarzam. Słuchamy, panie Andrzeju, i witamy. To znaczy, ja chciałem zadać pytanie odnośnie tutaj tych spraw ekonomicznych dotyczących w ogóle świata bieżącego, prawda, bo te zasady są dość takie sprecyzowane i wydaje mi się, że jest olbrzymi obszar niewykorzystanej wiedzy matematycznej. Chodzi tu o tak zwane modelowanie komputerowe, które szczególnie ma duże znaczenie, proszę pana, ustawianie, bo ja nie wiem, czy z księdzem rozmawiam? Tak, ojciec Waldemar, tylko że panie Andrzeju, temat naszego spotkania jest katolicy i ekonomia, szanse i zagrożenia. I to znaczy, to jest jak najbardziej słuszne, tylko to jest, jak się to mówi, żeby wielu ludzi ma jakieś takie obiekcje co do przedstawiania, ja jestem oczywiście katolikiem, do tej wersji, którą propaguje Kościół, prawda? A wydaje mi się, że bardzo łatwo można z tego wyjść, wykorzystując współczesne narzędzia nauki, prawda? Pan jest księdzem, tak? Przepraszam, bo tak, ojciec Waldemar, z tej strony pan słucha nas, tak? I tutaj proszę sobie uzmysłowić, że przemysł komputerowy, który jest zastosowany do badań kosmicznych, to znaczy chodzi o to projektowanie najdrobniejszych nawet elementów, które mają olbrzymi wpływ nie tylko na pracę, ale w ogóle na bezpieczeństwo, zwłaszcza tych, którzy są wysyłani na przykład na orbitę. Gdyby ten aparat matematyczny zastosować i dawać te elementy, które Kościół propaguje, to nawet najmniejsze biuro, które się zajmuje modelowaniem komputerowym, bardzo łatwo ustali, jakiej wysokości w dobrze rządzonym społeczeństwie powinny być podatki, prawda, przeciętne pensje i tak dalej. Rozumiem olbrzymi zasób jest na przykład w tych państwach, ma ksiądz tutaj przykład Szwecji, gdzie te rzeczy jednak ta sfera rządowa bardzo pilnuje. Rozumiem. Panie Andrzeju, teraz już wiem mniej więcej, myślę, że poznałem pańską ideę. Bardzo dziękuję za telefon. Chodzi o to, że przełożenie algorytmu przy tworzeniu programów komputerowych na sferę socjalną, sferę społeczną pomoże zorganizować tam lepsze społeczeństwo. Chyba tak odebrałem myśl tutaj naszego gościa, panie profesorze. Ja państwu przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z naszymi gośćmi, rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a mianowicie Katolicy, ekonomia, szanse i zagrożenia. To czwarty międzynarodowy kongres, w którym uczestniczą przedstawiciele tym razem sektorów ekonomicznych z różnych kontynentów. I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Mówimy o biznesie, mówimy o człowieku w tym biznesie, ale nade wszystko też mówimy o fundamencie, z którego wyrastamy, jakim jest etyka. Ona obowiązuje zarówno w dziennikarstwie, zarówno w medycynie, ale nade wszystko też i obowiązuje tutaj w gospodarce i w ekonomii. I to jest główny nurt naszych dzisiejszych rozmów, do których również państwa bardzo serdecznie zapraszam. Panie profesorze, pan przysłuchiwał się praktycznie wszystkim wykładom. Jak można by było je streścić i wokół czego, jaką główną myśl można by było z nich wszystkich wyciągnąć? Wspólny mianownik. Wspólny mianownik to jest właśnie ta wrażliwość na człowieka. Dlatego, że we współczesnych systemach ekonomicznych również to dotyczyłoby wypowiedzi, którą mogliśmy wysłuchać, jest nastawienie na skuteczność i zysk. Bez względu na to, jakim kosztem ludzkim to się dzieje. I w związku z tym chodziło o to, żeby wypracować pewną wrażliwość, ale pogłębioną intelektualnie, jak można temu zaradzić. I tutaj ukazywana była rola Kościoła nie tylko w jego nauczaniu, takim przesłaniu ogólnoświatowym, ale również mogliśmy zauważyć, jak w wielu rejonach świata, zwłaszcza dotkniętych biedą, jak Kościół wchodzi w życie tych ludzi biednych, nie tylko pomagając im materialnie, jeśli jest to możliwe, ale również, i to jest ta zasługa Kościoła, która trwa od wielu wieków, mianowicie poprzez edukację.
Kościół, zadaniem Kościoła nie jest państwo socjalistyczne, że Kościół będzie rozdawał ubogim, a ubodzy będą z tego korzystać, tylko to jest właśnie kształcenie również zawodowe, a pomoc, to jest właśnie tutaj prezes z Niemiec o tym mówił, Burkhard Lefers, że to jest taka pomoc w mini biznesie, czyli na przykład w Afryce kobiety dostają maszyny do szycia i dzięki temu one mogą już zarabiać, prawda? Więc to chodzi o to, że tych ludzi w zależności od kontekstu i ich umiejętności osobistych, żeby doprowadzić do sytuacji, że oni będą samodzielni. To jest idea, a nie, że będą wszyscy zależni i karmieni przez państwo czy organizacje międzynarodowe. Także to jest ta idea Kościoła, który wchodzi, znając lokalną sytuację, a z drugiej strony ludzie ufają Kościołowi. Właściwie jest to jedyna instytucja, której ludzie ufają i dlatego jakby chętnie poddają się i edukacji, i również przyjmują tę pomoc, bo wiedzą, że to jest uczciwe i odpowiedzialne. Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Anna z Mazowsza. Tak, mój telefon jest spowodowany wypowiedzią jednego z prelegentów i zaraz do tego przejdę. Natomiast wstępnie chciałabym zgłosić, prosić o poszerzenie problemu czy zagadnienia katolicyzm a lichwa generalnie. Natomiast to, co spowodowało mój telefon, to jest wypowiedź jednego z panów. Jak gdyby odebrałam to jako usprawiedliwienie systemu, że znaczy wypowiedź była mniej więcej taka, że narzekamy na system, natomiast prawda, trzeba szukać. Otóż ja pozwoliłabym sobie, proszę wybaczyć, nie zgodzić się z tym. Dlatego, że jednak system globalnego kapitalizmu jest w mojej ocenie, jestem o tym głęboko przekonana i także w moim sumieniu, jest strukturą grzechu, jest grzechem społecznym. Można to udowadniać na wszelkie sposoby i dlatego nie mogłam jak gdyby nie powstrzymać się od wypowiedzenia mojej niezgody. Wprowadza między innymi wolność bez odpowiedzialności, prawa bez obowiązków, między innymi. Trzeba, ludzie na przykład w Polsce muszą pod karą więzienia płacić podatki dla globalnych zysków i ich transferu. Jest to wyzysk. Dalej, swawola przepływu kapitału powodująca globalną własność, na przykład bogactw naturalnych. To jest bardzo aktualne w Polsce także, jeśli chodzi o gaz łupkowy. W zasadzie już w tej chwili wydany globalnym korporacjom przez rzekomo polski rząd. Dalej, cztery zasady, na których oparta jest Unia Europejska. Jest to oczywiście struktura grzechu, dlatego że, tak jak mówię, te cztery zasady, czyli swawola przepływu kapitału, osób, towarów i usług, także łącznie z drenażem mózgów i później patentowaniem w oparciu o drenaż mózgu własności intelektualnej dla tych, którzy finansują rozwiązania nowe, światowe, to wszystko powoduje właśnie wolność bez odpowiedzialności, prawa bez obowiązków, czyli właściwie system swoistego faszyzmu pod każdym względem. Podział ludzi na podludzi pani i na Anno, ludzi. Ja mam tylko prośbę, żeby już konkludować pani wypowiedź. Tak, więc właśnie tutaj pozwoliłam sobie rozszerzyć i jak gdyby trochę usprawiedliwić moją niezgodę na usprawiedliwiania systemu globalnego kapitalizmu, którego ja nazywam systemem ekonomicznego ludobójstwa. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. To była pani opinia. So the situation is that we have got a bad system, politically, socially, and we have to find a proper way out. So it is not like, according to our listener, it is not like that we have to approve the system and to find the only fault, only responsible agent in the man. So what shall we do with, in respect, okay, to the system in which we live?
But if I may ask, do systems from fall from heaven? Systems are produced by human beings. That is why in the final analysis, it will be the responsibility of human beings to change systems. The only systems that are from heaven, or from nature, whichever we want to call it, are laws of nature. Every other thing is man's response to his exigencies. And these will always change according to the intention and understanding of the person who controls a few apparatus at any particular time. Więc nikt nie usprawiedliwia systemu, dlatego że system jest dziełem człowieka i jako taki podlega ocenie. Nie ma zgody na system w tym kształcie, w którym on w tej chwili nas otacza. To od nas zależy, jaki on będzie. W związku z tym, jeśli mówimy o systemach, które nas obowiązują, to należy przywołać przede wszystkim naturę, tę pochodzącą od Boga. To ona jest systemem, w którym żyjemy i która pozwala nam nakreślić również pewną wizję człowieka, która wyłania się z dzieła stworzenia. I ten człowiek właśnie powinien być tym centrum, tym punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy mówią o systemach, oceniają te systemy i kreują te systemy. I would like to add to this point what the professor from Nigeria in the Vatican said, they are not falling from heaven. I think it's a continuous development of systems. And we in Germany, for instance, during the last 100 years, we have basically gone from a feudal system to a free capitalist system in the Weimar Republic. Then we had a very authoritarian system, and then we had the social market economy. And from my reading of this history, the human beings in Germany have never been better off than in the social market economy. And even that may develop. But as long as I cannot replace it simply by changing the wheel or replacing it simply, I think it's my obligation within the given system, which will develop, to put more human emphasis and human ingredient and Christian belief into it by my personal individual behavior and morale. Jeśli mówimy o systemie, to należy jeszcze dodać, że te systemy podlegają rozwojowi, prawda? Są jakimś odcinkiem w procesie. I tym, co możemy zauważyć, analizując historię Niemiec, to to, że ostatnie 100 lat historii tego kraju pozwala nam mówić o kilku systemach, których mieszkańcy doświadczyli. Oczywiście ten ostatni zasługuje na najwyższą ocenę. I można by powiedzieć, że on już jest u szczytu, że nie można lepiej, prawda, żyć. Okazuje się, że można lepiej poprzez właśnie przekładanie, poprzez aplikowanie, a więc praktykowanie zasad Ewangelii. A więc ja jako chrześcijanin, jako katolik również odpowiadam za kształt systemu poprzez to, co ja wprowadzam właśnie w to moje otoczenie, w którym żyję. Doktor Bekini. Well, I think that we are also living in a particularly difficult moment because of the confluence of many factors. So we have to be very careful to throw away the good things of the system that, as the previous speaker was saying, is the system that after all has allowed human being and especially in Europe very high standards of living. We should not make the mistake of throwing away the baby with the dirty water. So be very careful, make the necessary changes, but not break the essential elements of this system. Mówiąc o naprawie systemu, trzeba zauważyć, że system, w którym żyjemy, na pewno ma swoje dobre strony, o których nie można zapominać i o których nie można milczeć. Bo jeśli będziemy w ten sposób całościowo krytykować system, w którym żyjemy, możemy po prostu wylać przysłowiowe dziecko z kąpielą.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo. Halo. Prosimy. Cześć Boże, mówi Ela z Amału Polski. Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości. Chciałam powiedzieć, że zgadzam się w zupełności z panią, która przede mną mówiła. Poszłabym dalej i powiedziała, że nie ma zmiany systemu. Nie ma. System jest zawsze ten sam w ciągu całej historii istnienia człowieka. Jest ten sam. Jest wyzyskiwany i wyzyskiwać. Tylko, że przez tysiąclecie jakoś rodzaj ludzki przetrwał pomimo tego. Natomiast teraz wydaje się, że w jakiś sposób zostało to tak zachwiane, że będzie, że jest nam trudno przetrwać ludziom. A na to trzeba by było zwrócić uwagę. Co to spowodowało? Odpływ kapitału z państw, brak totalnej kontroli nad tym, dużo mówienia o pokoju i o demokracji, której absolutnie nie ma. I wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy banki powinny wrócić do macierzystych krajów swoich, być w rękach państwa i czy olbrzymie korporacje, olbrzymie duże przedsiębiorstwa wywołują rozbicie moralno-etyczne narodów. Kiedy pracowały rodziny, ojciec, matka, dzieci w małych przedsiębiorstwach utrzymywali, to może tam ktoś im pomagał. Świat był inny. Teraz, kiedy ludzie rano wychodzą i wracają w nocy i praktycznie nie znają swojej rodziny, mają, stąd mamy rozwody, stąd mamy rozbicia rodzin, stąd mamy wyjazdy rodziców w poszukiwaniu pracy, bo nie ma w ojczystych krajach. Należałoby się może nad tym zastanowić. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję, bo test postawiła pani dużo, a nam czas ucieka i musimy się też ustosunkować do nich. Dziękuję, pozdrawiam. Pan profesor Jaroszyński. Ja może tylko, żeby jakoś uporządkować tę dyskusję, bo te dwa głosy bardzo ważne dotyczyły konkretnie sytuacji Polski, a nasi gości nie znają sytuacji Polski. I stąd mówią na tyle ogólnie, że to może się w pewnych aspektach nie zgadzać z tymi warunkami, z tym systemem, w jakim my żyjemy. Więc chodziło o to, że tutaj trzeba byłoby wyjaśnić, że Polska w tej chwili przechodzi fazę taką troszkę jak w Afryce neokolonialną. Jako przykład właśnie nawet o to można zapytać się, co sądzą o sytuacji, w której zdecydowana większość banków w Polsce nie jest polska. I to daje możliwości neokolonialnego jakby sterowania, łącznie z pytaniem pierwszym, jakie granice procentu z pożyczek czy kredytów są etyczne, a jakie stają się lichwą z punktu widzenia katolickiego. Może ksiądz doktor przetłumaczy. Yes, all two voices were dealing with the situation in Poland, and to you the situation might not be, observable and known. What do you think about such a comparison? Now in this part, when we live in, we have a foreign, for example, banking system. We have banks from abroad, which abuse their clients in, for example, putting too high interest into the lending money and so on. And that situation, it is similar, it resembles us, the new colonial situation. Is it a good comparison or not? Thank you. It is my impression that the entire world is gradually being colonized without being aware of it. I have thought more than once that what Europeans call democracy now, rule of the people, is really an anonymous plutocracy, a rule of wealthy people whom we don't even know who they are.
and somehow they are influencing the life of everybody. This is my impression, and I'll be very happy to be wrong. Chciałbym się mylić, bardzo chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z anonimową plutokracją. To jest system, który my w Europie nazywamy demokracją. To nie jest demokracja, to jest anonimowa plutokracja, która pozwala mówić o anonimowym neokolonializmie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale cały świat zdaniem właśnie tej wypowiedzi, autora tej wypowiedzi, jest poddany nieświadomej neokolonializacji. And very often there is no way the general population can participate in the debate, except maybe, unfortunately, through violent protests, which is not the right answer, but when somebody is pushed to the wall. So I think that is why I think the problems we have back home in Africa should not be seen as African problems alone. It is the weaker spot of the entire group of human family, but it is a human problem. And that is where we as Christians, as Catholics, should, through the help of God, through grace, determine to make a difference, because it cannot be allowed to go on indefinitely. Jest to problem, z którym borykają się nie tylko kraje afrykańskie, które z zasady są nazywane neokolonialnymi, znaczy postkolonialnymi. To jest problem całego świata. I jest to wyzwanie dla nas katolików, którzy za przyczyną łaski Bożej powinniśmy z tym walczyć. Wydaje mi się, że jedynym sposobem udziału przeciętnego człowieka w tej debacie są oczywiście jakieś nagłe wybuchy uciemiężenia, jakieś przejawy rewolty, do których zdolny jest człowiek przyciśnięty do ściany. Oczywiście nie w ten sposób, nie tędy droga. Trzeba szukać innych dróg, dzięki którym człowiek będzie mógł przemówić i będzie wysłuchany przez tych, którzy decydują o sytuacji. And finally, I'm not aware of any generation in the past who didn't feel their condition was worse than the previous one. Nie jestem właśnie przekonany, czy jakakolwiek generacja, pokolenie, które minęło, było w gorszej sytuacji niż my w tej chwili. Doktor Rebekini. Well, I have a more positive view of the system at present, although, as we said, is to be perfection. If anything, because just looking to Western Europe, to Europe at large, we have witnessed a period of peace and peaceful living among the European nations that is unprecedented in history. Just in the first half of the 20th century, our countries that are represented here around this table fought two terrible, horrible wars. This has not happened once the system that I call of democracy and market economy has been established in Europe. So if anything, we have to treasure this very important result that is peaceful living across the European continent. Pan Rebekini reprezentuje bardziej optymistyczny punkt widzenia, to znaczy w tym znaczeniu, że chciałby zauważyć pozytywne cechy tego świata, w którym żyjemy. I podkreśla to, że od jakiegoś czasu żyjemy w czasie pokoju, że kraje, których jesteśmy reprezentantami w tym studiu, ze sobą od wielu, wielu lat, od czasu II wojny światowej, nie walczą. I przynajmniej to powinniśmy ocalić jako skarb, który daje nam historia. Okay. Well, I have nothing to add to what my previous speaker said. I concur, though, with a view of the lady on the telephone that the qualification of a system depends on where I stand. And when I'm
regard myself at the lower end of the social pyramid, I may have a more problematic and difficult view of the system than somebody who is nicely developed. But that is true for every system and has always been the case in history. So that, from that point of perspective, I wouldn't find an answer to the qualification of a system. Nie mam nic, jeśli chodzi o poprzednią wypowiedź, do dodania. Chciałbym tylko podkreślić, że odnośnie do wypowiedzi pań, które do nas dzwoniły, trzeba zauważyć, że ocena systemu zależy od punktu, prawda, patrzenia, od perspektywy. Jeśli rzeczywiście jesteśmy, prawda, no, umieszczeni gdzieś poniżej, bardzo nisko w skali tej piramidy społecznej, wtedy rzeczywiście te nasze oceny będą bardziej krytyczne, prawda? Więc bez względu na to, prawda, jak ten system wygląda, naszym zadaniem jest ten system czynić bardziej ludzkim. Bardzo dziękuję. Na zakończenie spotkania jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomek z Warszawy. Szczęść Boże, panie Tomaszu, witam. Ja chciałbym najpierw krótko odnieść się do telefonów tych dwóch pań, które przed chwilą dzwoniły. Chciałbym powiedzieć, że miały na pewno dobre intencje, natomiast wydaje mi się, że mylą się w diagnozie, dlatego że obecna sytuacja to nie jest wynik nadmiaru kapitalizmu, tylko jego deficytu, kapitalizmu rozumianego jako system wolności. Dlatego że w sytuacji, kiedy budżety państw europejskich w ponad 50% dystrybuują PKB, to w żadnym wypadku nie jest to kapitalizm, tylko raczej socjalizm. Chciałbym również poprzeć tutaj księdza profesora, dlatego że jeżeli ktoś kogoś zabił młotkiem, to nie znaczy, że młotek ponosi winę. I natomiast moje pytanie brzmi tak. Jak katolik może ma się znaleźć w systemie wolnej konkurencji w sytuacji, kiedy konkurencja łamie wszystkie zasady i aby się ostać na tym rynku, trzeba się niestety do nich dostosować. Na przykład handel wielkopowierzchniowy. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Handluje się w niedzielę. Jak zostać można by było na rynku, nie dostosowując się do tej sytuacji? Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. I już nasi goście odpowiadają. So who wants first? Professor? To behave as a good Catholic in the economic system is in practice very difficult. In theory, very easy. We should just try to apply the Ten Commandments and that maybe will help and change the system for the best. And that would be the recipe I would suggest to a good Catholic that wants to improve the system. Start by applying the Ten Commandments. Jeśli miałbym coś radzić katolikom, którzy chcieliby brać udział w prowadzeniu biznesu, to właśnie wprowadzanie w życie zasad 10 przykazań, bo to jest jedyna droga, prawda, w jaki sposób katolik powinien znaleźć się w tym łamiącym wszelkie zasady świecie. Dziękuję. Yes, I come back to what I said at the beginning of our discussion. As long as we regard our counterpart in whatever function as a brother and a child of God, and we treat him along the Ten Commandments, as Dr. Frantini has said, I think that is what we can as Catholics do. Its second point is, we have one discussion about the system and how it's politically, socially structured. This discussion I find not very interesting because my individual influence is very limited. And the other discussion is the individual ethic and morale. And that is what I am trying to work on for my own business and for my friends in the business. Pan Lefers wyróżnia tutaj dwie perspektywy. Jeśli patrzymy na system i mówimy o tym, w jaki sposób go doskonalić,
to ogranicza nasze możliwości. Możemy kreować pojęcia, natomiast aplikować za dużo nie możemy. To, co jest bardziej interesujące, to jest moja moralna postawa, etyczna postawa wobec drugiego człowieka. I to chciałby podkreślić, że to, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy zachować się na rynku pracy, na rynku przedsiębiorczości, to przede wszystkim traktować drugiego człowieka, naszego partnera w biznesie, jako osobę, jako mojego brata, jako siostrę, co daje, na co pozwala nam nasza wiara. Nie, ale żeby nie uciec od tematu troszkę, znaczy od sytuacji, bo sytuacja nie polega na tym, że my jesteśmy niezależni od partnerów. Sytuacja jest taka, że partnerzy nas oszukują i to staje się notoryczne. Łamią zasady, mają jakieś powiązania, układy. I tu jest kwestia, jak przetrwać na takim rynku, jeżeli dominują złe układy, moralnie złe układy. I tu nie wystarczy kochać bliźniego, tylko co ja mam zrobić, żeby przetrwać? To jest konkretne. Tak, niech ksiądz przetłumaczy. Co by tutaj, bo mogą być panowie przyzwyczajeni do sytuacji, tych złych partnerów nie ma zbyt wielu, ale... Partnerskiej konkurencji. Oczywiście, że tak. Who do not treat you as brother. So the reaction for your attitude could be, non-Catholic, okay? Mm-hmm. Could be aggressive. What should you do in such a situation? You're right. Human beings are characterized by weaknesses and failures, and there may be this partner, but this is not an economic question and not a question of the economic system. This happens everywhere. In family life, in friendly circles, that somebody doesn't treat you as you would like to be treated. I think this is therefore, it's not under the topic of Catholicism and economy, this is not a specific item, because that happens everywhere in human life. Jest to sytuacja, która nie tyle jest szczególna dla biznesu, o którym mówimy, dla ekonomii, o której dyskutujemy. Jest to sytuacja, którą mamy do czynienia w ogóle w ludzkim życiu, nie tylko tym społecznym, ale również rodzinnym, gdzie spotykamy się z różnymi reakcjami na nasze zachowanie. Thank you. Panie profesorze, nie wiem, czy pan znalazł odpowiedź na swoje pytanie. Już blisko, to już blisko jest, bo... Jednak trzeba powiedzieć, że nasze podejście nie może być zbyt i krótkowzroczne, i jednostronne. Trzeba mieć troszkę więcej jakby wyobraźni, cierpliwości i właśnie tego chrześcijańskiego spojrzenia głębszego na tę sytuację. I wtedy to być może obróci się na naszą korzyść, tym bardziej, że możemy spotkać ludzi podobnych sobie, którzy mają podobne problemy i też chcieliby się zachowywać moralnie i to stworzy pewną siłę. Niestety czas już każe nam kończyć tę część naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie jeszcze bym poprosił o podsumowanie księdza profesora Godfreya Onaha. Can you summarize our meeting? Well, that's not a very easy job, but I think I can say God made man in his image and likeness and gave him dominion over all created order. And that means he should use his freedom and intelligence to do what he has perceived God would have done in his place. And God showed us what he would have done by sending his son who became man. Anything system we may get can be so good, but there is always the temptation to turn very good things that God gives us into negative use. We should resist, and we have grace of God to help us. To, co można powiedzieć na zakończenie, to przypomnieć, iż jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, że Bóg obdarzył nas pewnymi darami, które możemy wykorzystać po to, by zapanować nad tym światem, który nas otacza w Boży sposób, według Jego myśli. A Jego myśl została objawiona w Jezusie Chrystusie, więc nie będziemy błądzić po omacku, ale możemy to zrobić. A najważniejsze, czego powinniśmy się wystrzegać, to po prostu stosowania darów Bożych w złym celu.
Bardzo dziękuję. Raz jeszcze dziękuję panom za obecność w naszym studio. Dzisiaj rozmawialiśmy o katolikach i o ekonomii, o szansach i zagrożeniach oraz o etyce, która winna być fundamentem i podstawą działań ekonomicznych. Rozmawialiśmy z uczestnikami 4. Kongresu Międzynarodowego, który odbywał się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wśród naszych gości byli pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz ksiądz dr Paweł Tarasiewicz z Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Salvatore Rebecchini, komisarz włoskiego Biura Ochrony Konkurencji, przewodniczący działu nadzoru nad rynkami finansowymi Banku Włoch oraz ksiądz profesor Godfrey Onach z papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie z Nigerii i pan Bokart Lefers, wiceprzewodniczący BKU oraz prezes Międzynarodowego Chrześcijańskiego Związku Szefów Biznesu. To byli nasi gości. Raz jeszcze bardzo dziękuję panom za obecność w naszym dzisiejszym programie. Państwu dziękuję za uwagę. Druga część naszego spotkania, rozmów o etyce ekonomii, o katolikach w tym uczestniczących oraz o szansach i zagrożeniach po 21:40 w Radiu Maryja. Dziękuję i serdecznie zapraszam.